Cześć! W większości wszystkich kursów poprzednich używaliśmy jednej mapy albo po prostu wczytywaliśmy inną. Jak zrobić, żeby przechodzić między mapami w grze? Dodatkowo pokażę, jak wykorzystać dwie mechaniki w jednej grze, ponieważ stworzę dwa projekty na samym początku, First Person i Third Person, i połączę je w jedno. W jaki sposób to zrobić? Zacznijmy od tego, że stworzymy jeden projekt, który się nazywa First Person Perspective. Niektórzy nazywają to shooter, ale w sumie to jest First Person Perspective, taka duża rodzina gier, no i Third Person Perspective, czyli ten projekt. Otwieramy oba, no i możemy porównać. Tutaj jest nazwa projektu przy okazji, jakbyśmy zapomnieli, który jest po której stronie. Czyli First Person jest po mojej lewej. To jest lewa właśnie strona, a tutaj możemy zobaczyć, uruchamiając grę, czy na pewno to jest lewa strona, bo nie wiemy. No jest, widzimy broń, trochę kąt widzenia jest bardzo dziwny, bo widzimy też swoje ramię. W sumie naturalnie widzimy swoje ramię, ale tutaj ten kąt jest trochę szeroki, proporcje ekranu nieważne. Stwórzmy nową mapkę, a dokładnie zapiszmy tą, która tutaj jest, jako jakąś konkretną mapę. Save current as, w katalogu content, czyli w głównym, stworzymy nowy katalog o nazwie Maps. Tam już jest wlepnięcie Maps, ale my stworzymy swój New Folder Maps, czyli mapy. Tutaj wrzucimy do środka naszą grę, ale nazwiemy tą mapę, żeby było wiadomo, która to jest mapa, FPP, czyli tak jak nasz projekt. To nie będzie się gryzło za bardzo, chociaż fajnie jakby było Maps, ale wszystko jedno. Ok, dajemy Save, no i przydałoby się przeliczenie świateł, bo pokazuje, że światła nie są przeliczone. Reflection Capture też nie jest przeliczone, czyli to, co wpływa na odbicie się elementów od błyszczących powierzchni. Ale to jest też związane ze światłem, więc jeżeli damy Build Lighting Only, no to wystarczy. Trzeba poczekać chwilę. Ok. No i jak już światło się przeliczyło, to warto dać je Save Current, żeby zapisać tą mapkę jako tą z przeliczonym światłem, bo wtedy doda jeszcze zapisany plik z oświetleniem. Ok. Teraz podobną rzecz zrobimy tutaj, czyli w third person też stworzymy nową mapkę. Zobaczymy na początku, czy to jest na pewno trzecia osoba. Jest. Ok. Więc tutaj stworzymy tą mapkę. Też niech to będzie ta domyślna mapka. Różni się od first personowej, więc po prostu dajemy save current as i stworzymy ten sam katalog w tym samym miejscu. Znaczy w innym miejscu, bo to jest inna gra, ale jeżeli to połączymy, to będzie w jednym miejscu. Ok. New folder. Maps. No ok. Jeżeli robicie to tak jak ja, to nie musicie poprzez migrację wyrzucać elementów do innego projektu, bo w miarę zabezpieczyłem to, żeby pliki się nie powtarzały, dlatego też nazwy map mają pewne znaczenie. No i zapisujemy to podobnie i znowu obliczamy światło na tej mapie. Ok, jeżeli już przeliczymy światło i zapiszemy wszystko, możemy zobaczyć, jak wyglądają te dwa projekty. W sumie są bardzo podobne. Założę się, że większość elementów jest taka sama, natomiast content nieco się różni. Połączę jeden content z TTP, z TPP, przeniosę do first persona, no i zastąpię niektóre elementy, ale to nie ma większego znaczenia, bo te elementy najczęściej się powielają, więc tak, chcę zastąpić. No tutaj widać, że cube i tu i tam jest taki sam. Przenieś i zamień. Ok. Teraz TPP mogę wyrzucić, natomiast uruchomimy first person Perspective grę. Projekt dokładnie. Ok, czyli uruchamiamy projekt i zobaczymy, że elementy z tamtego projektu przeszły też do tego, więc mamy dostęp do dwóch map w jednej mapie. Przy okazji tutaj przyda się widok World Properties. Czasem tego nie mamy, mamy tylko Details. Aby pojawił się ten element, ta karta, wchodzimy do menu Window i szukamy czy czegoś takiego jak World Settings. I tutaj możemy zmienić elementy. Zmienimy to później, na razie nie potrzebujemy tego. Ale niech będzie na razie. Wchodzimy do naszych map, one są w kontencie, trzeba pamiętać. W katalogu Maps jest mapa z First Person i Third Person, bo przenieśliśmy to razem z kontentem. Jeżeli wybierzemy FFP i uruchomimy FPP i uruchomimy, no to zobaczymy, że widzimy gracza w perspektywie pierwszej osoby. Ok, fajnie. Uruchomimy teraz mapę, która zmienia mechanikę na trzecią osobę. Ok, włączamy grę. Działa fajnie, ale mamy
tutaj przycisk celownika na dosyć strategicznym miejscu. Aby to wyłączyć, właśnie potrzebujemy World Settings, aby w Game Mode Override nie korzystać z mechaniki pełnej pierwszej osoby, ale trzeciej osoby, więc wybieramy Third Person Game Mode i teraz, gdy uruchomimy, tutaj celownik zniknie, a nie zniknie na mapie FPP. Teraz pokażę, jak można zmieniać mapy, czyli przechodzić między mapami. Wejdźmy do First Person Perspective, a tamtą mapę zapiszemy. Stworzymy tutaj portal, który przechodzi. Nie będziemy jakieś tworzyć super drzwi, bo drzwi już umiecie tworzyć. Stworzę po prostu najłatwiejszy portal, jaki jest możliwy, czyli po prostu w tej mapie przejdę do mapy TPP przy pomocy box triggera, czyli przycisku, na który sobie stanę. Ok, ustawię go tutaj gdzieś, żeby było wiadomo, żeby gracz, nawet jak go nie widzi, to wie, że ma wejść w połowę dużego boksa szarego, który jest gdzieś na środku planszy. Ok, nie musi być duży, bo ma wejść na środek, a nie na brzeg. Ok, ustawimy to jakoś w taki sposób. No i teraz akurat w blueprint, w level blueprintie ustawimy łatwe przejście. Jak łatwo przejść? Jest to krótka komenda. Ok, open level blueprint. Mamy zaznaczonego triggera, to jest ważne, żeby był zaznaczony. Jest zaznaczony, ok. Więc będziemy mogli z niego skorzystać. Wchodzimy tutaj, klikamy prawym gdziekolwiek, ale gdzieś, gdzie jest kratka. Można na linii, można na wolnym polu pomiędzy liniami. Wybieramy efekt, jakieś wydarzenie związane z triggerem, czyli gracz zaczyna nachodzić. Aktor to niekoniecznie gracz, ale tutaj akurat tylko gracz się rusza, więc jego bierzemy pod uwagę. Ok. Przyciągamy tutaj i wybieramy prosty klocek o nazwie Open Level. Wybieramy to. No i tutaj niestety nie ma strzałeczki, więc trzeba wpisać nazwę. Nazwa jest łatwa, więc bardzo fajnie, to jest FPP. A my chcemy wejść do gry TPP, czyli zmienić przy okazji mechanikę, żeby gra była ciekawsza. Ok, wybieramy tutaj TPP. Możemy otworzyć, co tam jest więcej, ale w sumie nie potrzebujemy dodatkowych opcji uruchamiania, więc zostawimy tyle. Jeżeli gracz wejdzie w triggera, to załaduje się plansza z inną mechaniką. Play. Idziemy. I nagle pojawiamy się w zupełnie tak jakby innej grze. Fantastycznie.